Witam serdecznie w pozytywnej kuchni wszystkich z Was, a zwłaszcza tych, którzy są bardzo zapracowani. Dziś specjalnie dla Was bardzo szybki i prosty przepis na obiad z udziałem sezonowych, aktualnie dostępnych szparagów. Przygotujemy cannelloni ze szparagami w sosie pomidorowo-winnym wytrawnym. Zachęcam do wypróbowania. Zapraszam też do odwiedzin na www.pozytywnakuchnia.pl, gdzie znajdziecie więcej przepisów, porady kulinarne oraz pomysły na dekoracje. Oczyszczone szparagi gotuję we wrzątku przez 2-3 minuty. Makaron gotuję w osolonym wrzątku, al dente, czyli lekko twardy. Pomidory kroję w drobną kosteczkę, ważne, żeby były bardzo dojrzałe. Cebulę również kroję bardzo drobno, potem szklę na patelni, a kiedy się zeszkli, dodaję przeciśnięty przez praskę czosnek i podsmażam całość. Dodaję pomidory i doprowadzam do wrzenia, po czym zalewam winem i octem balsamicznym i gotuję przez około 5 minut. Do ugotowanego makaronu wkładam po kilka sztuk szparagów i zalewam całość sosem oraz ozdabiam gęstym octem balsamicznym. Szybki obiad lub kolacja gotowa. Zapraszam po więcej przepisów na www.pozytywnakuchnia.pl i życzę smacznego!